Saruelu jestem prawie od 20 lat, tak? I pamiętam, że kiedy pierwsze rekolekcje mieliśmy w Starym Sączu, było dużo młodzieży z różnych subkultur, było bardziej ostro, była to młodzież dużo starsza niż dzisiaj. Dzisiaj na przykład na szkole, na której ja jestem, czyli na tym pierwszym etapie, to są często gimnazjaliści po trzeciej klasie gimnazjum, bo staramy się przyjmować młodzież od 16 roku życia. I mamy też młodzież po maturzystów, tak? Już potem studenci jadą na Szkołę Nowego Życia dla Studentów. Ale generalnie ten przedział 16-25 mniej więcej to jest ten rozstrzał, w którym my operujemy tutaj na Saruelu. I kto to dzisiaj jest? To są raczej młodzi ludzie, którzy są zagubieni trochę w swojej tożsamości, w swojej wierze, szukają sensu, chcą pogłębić swoją wiarę. I muszę przyznać, że mamy dużo bardzo dobrej, inteligentnej, fajnej młodzieży, więc musimy się wznosić na wyżyn naszego intelektu też, żeby im głosić skutecznie dobrą nowinę. Bywają ludzie, którzy przychodzą też z różnych wspólnot, kościelnych, tak? Począwszy od tych, którzy gdzieś przeszli formację jakąś łazową, ci, którzy przeszli formację chociażby u nas, u Salezjanów w oratoriach, są ci, którzy byli gdzieś w jakichś innych ruchach ewangelizacyjnych i są również ci ludzie, którzy są poszukujący, gdzieś tam mieli to pierwsze doświadczenie Pana Boga, potem była jakaś przerwa, można powiedzieć, mała taka separacja duchowa, gdzieś coś się zadziało w życiu i poszukują i tęsknią do tej pierwszej miłości. Bywają tacy, którzy zobaczyli kogoś z młodych i mówi, skąd ty to masz? Mówi, dlaczego ty się tak modlisz? Jak ty potrafisz? Tobie jest jakoś łatwiej, tak? Skąd ty to masz? No i tak jedna osoba pyta drugą i tak w zasadzie przyjeżdżają, tak? W poszukiwaniu zapełnienia, mam wrażenie, tego, co czasami dźwięczy jak dzwon i domaga się odpowiedzi na jakieś takie podstawowe pytania w życiu, o sens życia, o jakieś wartości podstawowe, żeby sobie wszystko to poukładać, bo czasami jakby w betoniarce życia różnie się dzieje i różne jakby materiały tam sobie mielimy, a chyba trzeba czasami sobie to poukładać i stąd chyba ich obecność. Jak już raz się doświadczy takiej bliskości Boga, to zdajesz sobie sprawę, że nic innego nie jest w stanie wypełnić ci pustki, którą masz w środku, żaden człowiek, żadna relacja, nic, tylko właśnie ta bliskość. I wydaje mi się, że ja tu właśnie dlatego przyjeżdżam co roku. Przed swoimi przyjazdami nie wierzyłam za bardzo w Pana Boga i no, w ogóle nie po drodze mi było do kościoła. I kiedyś moje koleżanki, takie dwie w klasie, bo to jeszcze było gimnazjum, powiedziały mi o pewnym wyjeździe, że jest taki wyjazd. Ja nie wiedziałam w ogóle, że to są rekolekcje i że tam będzie ksiądz i w ogóle, że tam będzie się trzeba modlić. No ale jakoś tak spontaniczną decyzję podjęłam, że pojadę. No nie wiem właśnie skąd, to chyba już wtedy Bóg zadziałał i pojechałam i zobaczyłam właśnie mnóstwo młodych ludzi i po prostu, że Kościół nie jest taki martwy gdzieś tam, że to są tylko ludzie, którzy są smutni, czasem jak mi przedstawiali to w gimnazjum, tak, że to nie jest nic atrakcyjnego, zobaczyłam wręcz przeciwnie. Wszyscy się pytali tak, co mnie słychać, zainteresowali się mną i tak naprawdę zaakceptowali mnie to, jaka jestem, a nie byłam raczej typem takiej spokojnej osoby, gdzieś tam poukładanej, wręcz przeciwnie, jakoś tam byłam przeciwieństwem tego, więc to po prostu tak dało mi jakiś tam spokój w moim życiu. Na początku, jak trafiłem tutaj, to byłem po trzeciej gimnazjum i szukałem bardzo mocno ludzi, którzy jakby będą potrafili mnie zrozumieć, będą chcieli mnie słuchać, będą pragnęli mnie poznać takim, jakim jestem naprawdę, bo miałem z tym duże problemy. Miałem problemy z tym, żeby gdzieś wśród moich rówieśników odnaleźć siebie, no, takiego, jakim jestem. Próbowałem udawać, ukrywać siebie też bardzo mocno. A tutaj nastąpił taki pierwszy przełom tego. Spotkałem ludzi bardzo pozytywnie nastawionych, takich, z którymi mogłem pogadać o wszystkim właściwie, których właśnie połączyła ze mną wiara i gdzieś chęć poznania Boga. Wakacje są bardzo dobrym czasem na wzięcie się w garść. Dlatego, że w ciągu roku, no to na przykład ja myślę cały czas o studiach, o tym, co się dzieje i nie jestem w stanie skupić się na sobie, na tym, co jest tak naprawdę najważniejsze. Kiedy są wakacje, przyjeżdżam tu, odcinam się od wszystkiego i jest to czas, taki spokój. To, że mogę pomyśleć, że mogę budować te relacje i nie zamieniłabym tego czasu na nic. Nie wyobrażam sobie lepszej opcji na wakacje. No po pierwsze dlatego nawet, że poznaję nowych ludzi cały czas. A co sprawiło, że przyjechałam, to chyba to, że widziałam, znałam ludzi, którzy tutaj przyjeżdżali i widziałam coś w nich takiego innego, niż widziałam w swoich rówieśnikach czy innych osobach. Tego się nie da opisać słowami. To, co tutaj przeżyłem, jest po prostu niesamowite. I dziękuję Bogu, że tu jestem. Thank you.
Tematem jakby głównym tegorocznych rekolekcji Saruel jest komu uwierzyłem, tak jakby uświadomienie sobie tego, za kim poszedłem i tak naprawdę kim jest ten, komu ja zawierzyłem też swoje życie, swoje tajemnice, swoje poszukiwanie szczęścia, swoje pustki, ale też każdy z nas chyba potrzebuje takiej osoby, takiej relacji, takiej przestrzeni, gdzie może się czuć zupełnie dyskretny, gdzie wie, że to nie wyjdzie, gdzie czuje się zrozumiany, gdzie czuje się wysłuchany. I w tym kierunku obligują jakby nas prowadzone w tym roku rekolekcje. Mnie jakoś kiedyś uderzyło, że w Ewangelii według świętego Jana pierwszym pytaniem, jakie Jezus zadaje, to jest, czego szukacie, tak? I mam wrażenie, że dzisiejszy człowiek coraz częściej ma problem z odpowiedzią na to pytanie, czego ja w życiu szukam, kto mnie prowadzi, kto jest dla mnie autorytetem. I mam wrażenie, że te rekolekcje w tym roku taki sobie leitmotiv przyjęliśmy, że właśnie przypominamy sobie, komu ja ufam, komu uwierzyłem, za kim chcę iść, to jest moją drogą, prawdą i życiem, mówiąc tak bardzo ewangelicznie. Każdy człowiek ma inny odcień, inne bogactwo też w środku i każdy w zasadzie z ludzi jest jak ten ogród. Ma w sobie tyle kwiatów, gdzieś tam poukrywane orchidee, storczyki, jakieś takie unikatowe gatunki, których nie widać i tak naprawdę te rozmowy chyba prowadzą do tego, że ktoś szuka czegoś bardzo cennego w swoim życiu, ktoś chce wrócić do sensu życia, chce, żeby na nowo zakwitnąć, chce, żeby w jego życiu, w jego sercu pojawiło się coś, co da taką woń miłości, co da pewien koloryt, co pozwoli mu uwierzyć znowu, że on jeszcze może owocować, a tak naprawdę trzeba tylko gdzieś umiejętnie chwasty powyrywać, tak? Albo ewentualnie odsłonić, że gdzieś tam w środku, w centrum tego wszystkiego jest studnia z żywą wodą i ona wcale nie wyschła, tak? Tylko gdzieś jest zamurona i trzeba ją lekko przewietrzyć albo po prostu odmulić, ale też gdzieś tam głęboko Bóg ukrywa w każdym z nas taką szklarnię z unikatowymi, cennymi darami, które złożył, tylko czasami w ogóle nie wiemy, że ona tam jest, bo jest wszystko pozarastane i po kawałku trzeba alejkę po alejce gdzieś odkrywać, eksplorować ten teren jakby serca i w zasadzie ku temu zmierzają nasze rozmowy z młodymi. No jest cisza, spokój, nie ma zbyt wielu sklepów, to też sprzyja przeżywaniu rekolekcji. Poza tym no, jest przepiękne sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej. No i na ten czas rekolekcji praktycznie Różanostok staje się taką wioską naszych rekolekcji. Także no, jest tutaj bardzo takich wiele cech, które ułatwiają przeżywaniu właśnie rekolekcji. Miejsce naturalnie skłania do refleksji, zadumy, odpoczynku, bo są piękne przestrzenie, piękna zieleń, czyste powietrze. Atmosfera świętości, którą ma chyba każde sanktuarium maryjne i można się w tych murach i w tej pięknej zieleni tutaj naprawdę wyciszyć i odnaleźć i troszkę siebie w tym całym zabieganym świecie, a przede wszystkim jakąś taką fajną relację z Panem Bogiem. To jest takie magnetyczne miejsce przede wszystkim i takie, gdzie można uciec od tego świata, który jest dobrym światem, aczkolwiek czasem męczącym po prostu. Miejsce, gdzie się uspokajasz, porządkujesz swoje rzeczy, całe swoje życie, czasem przepracowujesz różne problemy, gdzieś tam jakieś bóle, cierpienie, które się często pojawia w życiu i czasem nie mamy siły albo chęci, albo czasu go przepracować. To jest właśnie to miejsce, gdzie możemy uspokoić się, usiąść, pomyśleć o tym, no i spotkać się oczywiście z Panem Bogiem, że to wszystko jest jednak zawsze otoczone Panem Bogiem, kapłanami, którzy zawsze mogą ci posłużyć, ludźmi, którzy są po prostu dobrzy i służą ci radą, albo po prostu swoją obecnością, więc to jest po prostu miejsce potrzebne, niezbędne czasem do życia. Żeby było coś dla każdego i żeby powyjmować to wszystko, co czasami się mieli, dla uporządkowania salezjański ruch ewangelizacyjny Saruel i rekolekcje, które proponuję, są podzielone na pewne etapy. W zależności od wieku, w zależności od zaawansowania też duchowego, w zależności od pewnego etapu formacji. I tu kolejno, uczestnicy, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy, trafiają na szkołę przyjaźni. Idea szkoły przyjaźni jest taka, żeby zaprzyjaźnić się po pierwsze z samym sobą, żeby też po powrocie do domu jakby zacząć może coś zmieniać w relacjach z bliskimi, ale też żeby zaprzyjaźnić się i budować relacje wokół siebie ze swoimi rówieśnikami. Zaczęliśmy od fundamentu wszystkiego, czyli zaczęliśmy od naszych relacji w domu, zaczęliśmy
ogólnie od podstaw, później budowaliśmy wszystko po kolei, żeby wiara, która jest dachem naszego domu, życia, była naprawdę mocna, usadzona na mocnych fundamentach i ścianach. Więc zaczęliśmy z księdzem od początku i skończyliśmy na sprawach duchowych. Nie chcemy wchodzić zbyt głęboko, nie chcemy wchodzić jakby tak zbyt inwazyjnie w tą duszę młodego człowieka, który często ma swój świat emocjonalny tak nieposkładany, że ciężko mu teraz zaproponować jakąś duchowość wyższego rzędu, żeby go po prostu nie skrzywdzić, bo wiek nastoletni ma to do siebie, że możemy zamodlić pewne problemy, tak? Prowadzimy młodego człowieka od takich fundamentalnych pytań o relacje z drugim człowiekiem, o relacje właśnie w domu. Potem prowadzimy do sakramentu pokuty i pojednania. Często jest to pierwsza taka spowiedź przeżyta w wieku nastoletnim bardzo świadomie, z dobrze przygotowanym rachunkiem sumienia. Staramy się temu sakramentowi poświęcić przynajmniej 2-3 dni, tak, omówieniu tego, co się dokonuje tak naprawdę w sakramencie pokuty i pojednania. Potem mówimy o Eucharystii, tak, jako o tym miejscu spotkania i w końcu proponujemy, żeby młodzi ludzie sobie zrobili konkretne postanowienia na cały rok, żeby mieli nad czym pracować i modlitwa, ten ostatni etap, ta modlitwa umocnienie, to jest modlitwa, która ma jakby wzbudzić w nich pragnienie pracy nad sobą, a jednocześnie prosimy o łaskę Pana Boga, żeby wiadomo, bez łaski Pana te nasze wszystkie próby zmieniania siebie są jak, nie wiem, sypanie piaskiem o ścianę, nic nam nie wychodzi często. Dlatego ta modlitwa umocnienie ma umocnić i wesprzeć łaską ich postanowienia, to co sami wypracowali. Po przepracowaniu swoich przestrzeni ludzkich, po przepracowaniu pierwszego jakby kontaktu z Panem Bogiem, po przepracowaniu tego, że Pan Bóg jest ich Panem i Zbawicielem i w świadomości, dobrowolności wybierają Go na tego, który ma kierować ich życiem, przechodzą na kolejny etap. To jest szkoła nowego życia dla tych, którzy rok wcześniej przeszli przez szkołę przyjaźni, ale również dla tych, którzy nieco starsi, jako studenci, jako pracujący, również chcą gdzieś odnowić swoje życie duchowe, poukładać się równolegle. Jakby drugim skrzydłem jest szkoła nowego życia dla studentów. Chcemy pogłębić relacje z Panem Bogiem, tak? Pokazać, że ten Bóg jest, istnieje, działa w życiu człowieka. Pokazać też, że są młodzi ludzie, którzy w jakiś sposób borykają się z problemami związanymi z wiarą i jeżeli ktoś odczuwa takie problemy, to nie jest osamotniony w nich. Także poczucie wspólnoty też tutaj odgrywa wielką rolę. Natomiast szkoła nowego życia normal ma doprowadzić nas do modlitwy o uzdrowienie. Kiedy modlimy się nad daną osobą na końcu tych rekolekcji w intencjach tak uzdrowienia wewnętrznego czy zewnętrznego. Natomiast to jest pewien etap dojścia, natomiast staram się cały czas uświadamiać młodym ludziom, że to najważniejsze uzdrowienie jednak dokonuje się w przestrzeni sakramentów, czyli Eucharystia i spowiedź. Cel rekolekcji od lat jest podobny, czyli głęboko przeżyta spowiedź, często z całego życia, oddanie życia Jezusowi, zaufanie, akt zaufania Jezusowi, i potem modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne. To są takie trzy, można powiedzieć, najważniejsze etapy tych rekolekcji dla studentów. Po tym etapie spotykają się w kolejnym roku na szkole wzrastania, by tam prosić o konkretne już dary Ducha Świętego, o umocnienie tej wiary, o to wszystko, co jest im potrzebne do posługiwania też we wspólnocie Kościoła i dla Kościoła. Rozmawiamy na temat Ducha Świętego, o darach Ducha Świętego. Głównie jest takim punktem kulminacyjnym tych rekolekcji, do których zmierzamy. To jest modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego. I ogólnie rzecz biorąc, skupiamy się też na takich właśnie poważniejszych tematach. Już nie na bardziej relacjach z samym sobą, ale już relacjach z Panem Bogiem, z Duchem Świętym. Kolejny etap to jest szkoła żywej wiary. To jest szkoła pogłębiająca po poprzednich etapach, więc jakby chcemy dać uczestnikom naszej szkoły jakby połączenie wszystkiego, co mieli wcześniej, a oprócz tego też jakby najwięcej rzeczy, które mogą odnieść do swojego życia, do swojej codzienności. Takie praktyczne rzeczy, najwięcej takich praktycznych rzeczy i połączenia właśnie tego, co jeszcze jakby nie potrafią sobie zespolić w sobie samych. Dla tych, którzy przechodzą wszystkie już etapy, są po tej zakończonej formacji, jest pewna weryfikacja tego wszystkiego, co zyskali. Szkoła uczniów albo szkoła służby, którzy pomagają z jednej strony organizować wszystkie te etapy i zabezpieczać, jakby można powiedzieć, całą logistykę, począwszy od jedzenia, począwszy od pewnych stałych takich punktów programów dla wszystkich tych szkół, ale równolegle też odbywają swoje rekolekcje jako szkoła uczniów.
do posługi. To, co pokazał też Jezus, że umywanie nóg to jest służba i posługa innym, wtedy weryfikuje każdą formację. Robimy coś dla innych, nikt nam za to nie płaci, chcemy to robić, robimy to z dobrej woli i że jest to dla nas w jakimś stopniu taka nauka, że trzeba służyć innym i że to jest piękne i potrzebne nam. My tutaj jesteśmy tylko 2 tygodnie i tak naprawdę wszyscy jesteśmy dla siebie mili, jesteśmy dla siebie życzliwi, dbamy o siebie, mamy tą relację z Bogiem, wszyscy wiemy, o co tutaj chodzi, a wracamy do domu i jednak są osoby w naszych środowiskach, które nie znają Boga. I czasami możemy im to uświadomić, ale niektóre osoby tego nie chcą, więc musimy mieć tą świadomość i mocno trwać po prostu przy Nim. W domu w ciągu roku żyjemy w jakichś sytuacjach, z których niekoniecznie zdajemy sobie sprawę, albo które są dla nas ciężkie. I przyjeżdżamy tutaj, wnikamy w siebie, zaczynamy jakby dostrzegać te sytuacje i na przykład chcemy zmienić wiele rzeczy. Uważam, że to jest najtrudniejsze, no bo tutaj mamy takie podejście, że wszystko będzie dobrze, że chcemy tych zmian, a w momencie, kiedy wracamy do starego życia, no to jest gdzieś taka nasza ucieczka, że nagle trudno jest nam się odnaleźć, bo wszystkie te stare rzeczy przychodzą. I czasem to jest, to już zależy od osoby i od sytuacji, ale czasem to jest bardzo, bardzo trudna praca i trzeba całego naszego zaangażowania, żeby to, co tutaj poustawialiśmy, wprowadzić do naszego życia i gdzieś burzyć ten mur, który wcześniej sami sobie stawialiśmy. Zetknięcie z rzeczywistością jest taką rzeczywistością, która w jakiś sposób powoduje ostudzenie tych emocji, znaczy emocji, tej całej atmosfery rekolekcji, ale to dobrze, bo człowiek musi wrócić do codzienności. To byłoby nienaturalne, gdyby na co dzień funkcjonował w takiej przestrzeni rekolekcyjnej na co dzień. Ale trzeba w jakiś sposób zadbać, żeby no, obronić chociaż te 15% tego, co tutaj się ma. Po rekolekcjach, którymi nie da się żyć w sumie przez resztę czasu, no to trzeba zacząć wybierać. No i tutaj się naprawdę wytrwałość i no też nieraz ciężka praca. Najpierw trzeba się zaprzyjaźnić z drugim człowiekiem i z samym sobą, tak? To bardzo ważne. Natomiast jak się przyjaźnić z Bogiem, no myślę, że uświadomić sobie, że to jest ciekawa postać, ciekawa osoba, z którą mogę przejść moje życie, tak? Że ona może być fascynująca, że jest pociągająca i że ma ciekawą propozycję dla mnie, bardzo konkretną. I myślę, że w taki sposób trzeba do młodego człowieka dzisiaj mówić. Dla niego hasło często, że Bóg cię kocha, jest niezrozumiałe, bo wielokrotnie w dzisiejszym społeczeństwie nawet w własnych rodzinach miłości nie doświadczamy. Coraz częściej żyjemy obok siebie na kilku metrach kwadratowych, ale te relacje są dość wątłe. I teraz powiedzenie, że Bóg cię kocha i dlatego warto się z Nim przyjaźnić, to trochę za mało. Trzeba pokazać mu, temu młodemu człowiekowi, że jest to naprawdę ktoś ciekawy, ktoś warty zainteresowania przede wszystkim. Przychodzi w życiu człowieka pewien taki etap, kiedy no nie wystarczy już to, że rodzice mi powiedzieli, że Pan Bóg istnieje, tak? Tylko trzeba sobie postawić pytania. Często są to pytania krytyczne, ale nie wystarczy tylko postawić sobie tych pytań, tylko trzeba poszukiwać odpowiedzi, więc przede wszystkim ta relacja musi stać się relacją świadomą, ale też kiedy ja no, uczynię wszystko, aby ona też była pogłębiana. Pierwszą rzeczą, która jest potrzebna do tego, to jest czas. Jeśli chcemy budować relację z drugim człowiekiem, to trzeba mieć czas dla tego człowieka. Jeśli chcemy budować relację z Panem Bogiem, no musimy mieć dla niego troszkę czasu. Ludzie są czasami przerażeni, dlaczego ja nie owocuję. Jak z tym drzewem figowym, tak, które gdzieś tam w przypowieści ktoś przychodzi do Jezusa, żeby je wyciąć, bo już nie owocuje, a Jezus mówi bardzo prosto, poczekaj, daj sobie jeszcze rok. Obóż nawozem, zobaczmy, czy nie zaowocuje, tak? Nie wszystko jest od razu do wycięcia. Tu, gdzie mam jakąś osłość duchową, tu, gdzie jakby ta wiara, no często ludzie młodzi wracają i mówią, ja Pana Boga nie czuję. No, przecież Pan Bóg to nie jest dezodorant, tak, że spryskamy się, za chwilę zwietrzeje chociażby z najlepszej perfumerii, tak? No ale to poczucie Pana Boga jednak jest potrzebne, konieczne i tego ludzie szukają. Bardziej, myślę, nie w tej sferze zewnętrznej, ale bardziej w takim tym dotyku serca, że są przekonani, że jednak Pan Bóg jeszcze jest mną zainteresowany. I to poszukiwanie żywej wiary to jest tak naprawdę poszukiwanie przestrzeni, gdzie ja mogę wrócić. Tutaj budujemy tą relację, staramy się go znaleźć i wtedy też, no wtedy to jest ta właśnie żywa wiara, że tak naprawdę Duch Święty dotyka naszych serc. Staram się przyjmować sakramenty jak często się da, uczęszczać do spowiedzi, oczywiście co niedzielę msza święta. To też jest tak, że tutaj jest dużo łatwiej, bo jest tak jakby ładujemy tu akumulatory i nie zawsze to starcza na cały rok, ale ważne, żeby podładowywać te baterie modlitwą w codzienności.
wolności i Eucharystią. W ciągu roku jestem we wspólnocie łódzkiej, właśnie w Saruelu, w Łodzi. Spotykamy się tam, modlimy się wspólnie, przeżywamy wspólne adoracje, dzielimy się naszymi codziennymi jakimiś wrażeniami, problemami, radościami, ale też jeżdżę na rekolekcje animatorskie, uczestniczę w jakichś tam innych akcjach, na przykład seminarium odnowy w Duchu Świętym. Wszystko też weryfikuje się w codzienności, w tym jak ja gdzieś tam pracuję nad sobą samym i gdzieś też mam wokół siebie ludzi, których proszę też o to, żeby byli dla mnie drogowskazem, gdzie ja czasami nie potrafię na siebie obiektywnie spojrzeć. Widzimy, że przede wszystkim ta wiara pogłębia się przez te dwa tygodnie, ale też widzimy radość, bo Ksiądz Bosko to radość, Ksiądz Bosko to wspólnota, Ksiądz Bosko to też humor i tutaj mamy i pogodny wieczór, i grę w piłkę, i tańce integracyjne, także jest dużo też radości, dużo takiego fajnego klimatu. To wszystko sprzyja, żeby właśnie znaleźć tą harmonię w tym świecie, tę równowagę między napięciami, które codziennie przeżywamy, a tym odpoczynkiem w Bogu, odpoczynkiem właśnie w modlitwie, odpoczynkiem w refleksji nad Pismem Świętym. I myślę, że naprawdę wielu młodym ludziom się to udaje. Wiara czyni cuda tak naprawdę, więc tutaj nauczyłem się też tego, że ja sam jestem i każdy człowiek jest prawdziwym cudem Pana Boga. Myślę, że jeżeli jest jakaś osoba, która czuje, że Kościół to nie jest tylko budynek i to nie jest jakaś fikcja, no myślę, że bardzo odnalazłaby się tutaj. Po pierwsze dlatego, że jest bardzo otwarta atmosfera, nic nie jest narzucane i mam wrażenie, że to jest bardzo prawdziwie. To znaczy, że jeżeli komuś coś nie pasuje w kościele, to może przyjechać tutaj i dać sobie szansę, bo tutaj na pewno dostanie jakąś nadzieję. Chodziłam oczywiście w niedzielę do kościoła, moja wiara była taka jak większości, że po prostu byłam w tym kościele, ale nie przeżywałam tego w swoim sercu, a teraz każde spotkanie z Bogiem ma dla mnie inny wymiar i czuję to, jak działa w moim życiu. Serce ciągnie, żeby wrócić tutaj, żeby po całym roku życia poza tym miejscem przyjechać tutaj i mieć czas poukładać sobie różne rzeczy, być też dla innych, innym pokazywać też to, że Saruel jest miejscem, które zmienia życie. Tyle, ile tutaj zobaczyłam nawróceń młodych ludzi, to jest było dla mnie jakieś tak ogromnie budujące i tak ogromnie niesamowite, że nie wiem, to jest po prostu jakieś niesamowite miejsce, w którym Pan Bóg bardzo mocno działa i tu się piękno dzieje każdego dnia, każdej minuty i nawet czasem o tym nie wiemy, że to gdzieś tam w sercach się dzieje. Ja jak pierwszy raz przyjechałam właśnie na Szkołę Przyjaźni, to od księdza usłyszałam słowa, że pobyt tutaj to jest operacja na otwartym sercu i tak naprawdę jest, tylko że żeby się uleczyć, to trzeba przejść tą operację i naprawdę można wyzdrowieć. Przyjeżdżając na rekolekcję, często te osoby miały już tak pogmatwane historie życia, czuły taki bezsens i czuły taką małą wartość samego siebie, że były gotowe skończyć sobą, że były gotowe, nie wiem, popłynąć w jakieś bardzo dziwne klimaty, które by zniszczyły ich życie. A dzisiaj są pięknymi małżonkami, są żonami, mężami, mają swoje dzieci, dziewczyny, które kiedyś mówiły mnie nikt nie pokocha. Chłopaki, którzy kiedyś mówili, czy mężczyźni młodzi, którzy kiedyś mówili, jestem do niczego, albo takich jak ja nikt nie kocha, oni dzisiaj mają piękne rodziny, mają piękne dzieci, pięknie je wychowują, a po nastolatkach widzę po prostu, że to naprawdę ratuje im życie, to im daje siłę do tego, żeby wrócić do siebie i żyć tak jak pragnę, a nie tak jak wymusza nam jak grupa rówieśnicza. I w końcu ostatnia rzecz chyba, że często ci młodzi ludzie stąd, nie wszyscy oczywiście, bo to ciężko jedną miarą wszystkich mierzyć, ale mają w sobie taką siłę, szczególnie po którymś tam roku przyjeżdżają na rekolekcje, że w swoim środowisku potrafią zapalać wokół siebie innych ludzi do życia dobrą nowiną. Są takimi animatorami, takimi ożywicielami swojego środowiska. Często propagują jakieś takie alternatywne środowisko do tego wszystkiego, co gdzieś panuje na uczelni, czy gdzieś tam w pracy. I dlatego chyba warto przyjechać, szczególnie jest to miejsce dla tych, którzy zaczynają się gubić w tym życiu. To miejsce naprawdę ratuje życie.
poranku bez kawy, masakra. To może kolega się wypowie. Krav Maga. Dobra. Gratuluję.